Jeden z wypadków miał miejsce na DK3 pomiędzy Bolkowem a Jelenią Górą. Zderzyły się tam trzy samochody. Jak ustalili funkcjonariusze ruchu drogowego, 49-letni mieszkaniec Wałbrzycha, kierujący pojazdem marki Volkswagen, nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu ciężarowego marki MAN, który sygnalizował skręt w prawo. Mężczyzna, chcąc uniknąć zderzenia, zaczął hamować, jednak uderzył w bok tego pojazdu. Na skutek tego zjechał na przeciwległy pas i czołowo uderzył w jadący prawidłowo pojazd marki Ford. Wszyscy uczestnicy wypadku byli trzeźwi, a jedna osoba została zabrana do szpitala. Doszło do zdarzenia, w wyniku którego jedna osoba została poszkodowana i odwieziona przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala w stanie ogólnym dobrym, komunikatywnym i przytomnym. Druga osoba, która podróżowała w samochodzie osobowym, nie ucierpiała. Przez kilka godzin na drodze panowały spore utrudnienia, a ruch odbywał się wahadłowo. Prowadzimy działania zabezpieczające miejsce zdarzenia. Ruchem kieruje policja. Na tym działania strażaków polegały tylko i wyłącznie na zabezpieczeniu, ponieważ zespół ratownictwa medycznego był pierwszy przy zdarzeniu, a osoba, która była poszkodowana, nie wymagała czynności manualnych, żeby wyciągnąć ją z wraku pojazdu. Sprawca wypadku został ukarany mandatem oraz 6 punktami karnymi. Kolejne zdarzenie drogowe miało miejsce w Jaworze. Nasze działania polegały na odłączeniu napięcia w pojazdach, odłączeniu akumulatorów oraz zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. W tej chwili oczekujemy na przybycie zarządcy celem przekazania miejsca zdarzenia. Na szczęście żaden z kierowców i pasażerów nie odniósł poważniejszych obrażeń.